tego co widziałem, to ona wygląda już coraz lepiej. W meczu z Portugalią to nie wyglądało wcale tak źle. Nie oceniamy tego zespołu teraz z Litwą, bo to zupełnie inny z Łotwą, bo to jest zupełnie inny zespół. Też po ciężkich treningach im starczyło sił na 25 minut takiej świeżości, takiego pressingu, co nie wyglądało źle. Później wiadomo, że to ten okres przygotowawczy jest tutaj kluczowy i brakło im sił, a gra defensywna, no to zawsze w każdym klubie. W Realu Madryt jest też w jakiś sposób spędza sen z oczu Mourinho, czasami stałe fragmenty źle bronione. Nad tym nigdy nie ma jakby, to nie jest nigdy skończony produkt. Cały czas trzeba dyskutować umiejętnie, rozmawiać z tymi chłopakami, żeby oni się na pamięć znali automatycznie, bo czasami podpowiedzi przecież nie słychać, jak jest 50 tysięcy, 60 tysięcy ludzi na stadionie, więc to musi wszystko chodzić jak w zegarku. Dajmy im szansę, dajmy im po prostu szansę w jakiś sposób się zgrać. Wiadomo, że obrona to jest połowa sukcesu. Dobra gra w obronie to jest po prostu połowa sukcesu, bo jak nie idzie wygrać, to nie wolno przegrać i od tej obrony bardzo dużo zależy.